Dzień dobry, dobry wieczór. Zgodnie z obietnicą zawartą w tytule, dzisiaj o tym, jak dosłownie w parę sekund eliminować albo przynajmniej bardzo obniżyć twój lęk, twój smutek, twoją złość czy twój strach, a nawet stres. Technika bardzo użyteczna. Badania naukowe, które za chwilę zacytuję, które udowadniają, że jest to technika potwierdzona empirycznie przez psychologów. I co bardzo ważne, to jest coś takiego, co już dzisiaj wieczorem możesz sobie zastosować. Więc dzień dobry, witam cię na tym mikrolajwie. Mam nadzieję, że będzie w nim na tyle duża wartość, że poczujesz, iż warto tego live'a udostępnić dalej, jeśli on pojawi się na twoim fanpage'u, na twoim wallu czy w jakiejś grupie, w której jesteś, to ta wiedza dotrze do większej liczby osób, co zawsze dla mnie jest bardzo cenną motywacją i też czuję zawsze dużą wdzięczność, jeśli ktoś z was pomaga mi promować ideę treningu mentalnego, czyli to nasze słynne Mental Power w Polsce. Wierzymy gorąco razem z moim zespołem, Danielem Janikiem, Anetą Moniuszko i wszystkimi ludźmi zatrudnionymi w Mental Power spółka ZO, że Polacy dzisiaj potrzebują mentalności sukcesu, Polacy dzisiaj potrzebują mentalności szczęścia, życia pełnego pasji. No i to jest naszą misją, naszym celem, żeby promować tą wiedzę. A że jest to wiedza naukowa, to myślę, że też warto tej wiedzy zaufać i przynajmniej wysłuchać tego krótkiego nagrania, bo dzisiaj jesteśmy tak bardzo w stresie, tak bardzo pośpiesznie, tak bardzo w rywalizacji, że pomyślałem sobie, że te live'y do 10 minut mają największy sens, także myślę, że do godziny 18:30 maksymalnie przekażę wam bardzo krótką pigułkę wiedzy, nie zamęczając was, nie będzie to trwało godziny ani dwie godziny, dosłownie 8 minut od teraz i będziecie już mieli wyniki badań, które opublikowało kilka osób z University of California, a dokładnie z Los Angeles. Zobaczcie sobie na nazwiska tych naukowców. Czyli będziemy mówili o badaniach pana Libermana, będziemy mówili o wynikach badań takich osób jak Eisenberg, Crockett, Tom, Pfeiffer i Whale. Wszystkie te badania, które wam tutaj będę cytował, dotyczą jednej konkretnej techniki na obniżanie poziomu stresu. Jednej konkretnej techniki, która trwa parę sekund na to, żeby obniżyć lęk czy złość. I myślę, że wam się bardzo spodobają autorzy wszyscy z University of California w Los Angeles. A tekst, który napisali, został opublikowany w czasopiśmie, które ja regularnie czytam, Psychological Science, czyli czasopismo Psychological Science. Czytam to po angielsku, robię sobie tłumaczenia, żeby później tu w Polsce móc z tej wiedzy korzystać, przekazać tą wiedzę i żebyście nie musieli godzinami analizować jednego tekstu. Tam z reguły te teksty są dość trudne, napisane językiem naukowym, czasami takim językiem, nie ukrywam, trochę z kosmosu, więc żebyście nie musieli się przez to przedzierać. Najpierw badania, a potem konkretna technika, którą już dzisiaj wieczorem możecie zastosować. Trwa około 10 sekund, więc myślę, że wam się bardzo spodoba i jest bardzo serio. Wiem, że to brzmi może troszkę, jakby to powiedzieć, możecie być sceptyczni, nie? Czyli ktoś z was może powiedzieć, kurczę, no w 10 sekund to ja w takie rzeczy nie wierzę. No ale kochani, znacie mnie, wiecie, że pracuję z najlepszymi sportowcami w tym kraju, wiecie, że występuję na największych konferencjach. Wiele osób mówi, że jestem dzisiaj trenerem mentalnym i mówcą numer jeden w Polsce, więc ja też nie będę wam tutaj dawał jakichś niesprawdzonych technik, niesprawdzonej wiedzy i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby korzystać z jakiejś wiedzy, która nie jest sprawdzona, więc wiem, że to brzmi może bardzo tak magicznie, 10 sekund na pozbycie się lęku albo obniżenie tego lęku, ale to naprawdę działa, co wam pokażę i te 10 sekund będzie warte waszej 10-minutowej uwagi. Zacznę jednak od badań. Te osoby, które mam za sobą, i więcej o takich technikach piszę w książce Efektywność, którą tu widzicie, nasza najnowsza książka, odkryły, że nasze takie trudne emocje, których zazwyczaj nie lubimy, generują się w jednym ośrodku w naszym mózgu, które nazywa się jądro migdałowate. Niekiedy mówi się ciało migdałowate, niekiedy mówi się jądro migdałowate. Krótko mówiąc, jest taka struktura w środku naszego mózgu, w tej jakby pierwotnej części działania naszego centralnego układu nerwowego, która odpowiada za takie emocje jak lęk, jak strach, jak złość, jak smutek i ona się tam generuje, czyli jeśli na przykład, nie wiem, ktoś was wystraszy, albo ktoś was hejtuje w internecie, albo przegraliście jakiś bardzo ważny dla siebie mecz, albo nie wyszło wam wystąpienie publiczne, na które czekaliście od pół roku, to ciało migdałowate weźmie się do roboty, wyśle dużo sygnałów do waszego ciała, no i poczujecie, że pojawia się emocja, na przykład złość,
że pojawiają się zmiany hormonalne. Tego może nie poczujecie, ale różne hormony typu adrenalina, noradrenalina, prolaktyna czy kortyzol pojawią się w waszym krwiobiegu i może wam to obniżyć nastrój. Może to sprawić, że szybciej bije wam serce albo jesteście tacy bez energii, chcecie cały dzień przespać, pocą wam się ręce, wasze poczucie własnej wartości nagle zniknęło. Czyli krótko mówiąc, ciało zareaguje na wszystko to, co robi ciało migdałowate. I teraz naukowcy odkryli niezwykłą rzecz. Otóż jeśli my działamy na samą emocję, czyli na przykład mówimy do siebie, dobra Kuba, przestań się denerwować, to nie za bardzo zadziała, dlatego że to ciało migdałowate jako przyczyna emocji nadal będzie funkcjonować i nadal nas będzie wysyłać w stronę złości, smutku czy lęku. Także nie za bardzo działa taka technika pod tytułem Kuba, teraz się nie stresuj, tak? Czy znacie kogoś, kto na dźwięk słów uspokój się, robi się bardziej spokojny? Raczej nie za bardzo. Więc technika, którą opracowali naukowcy i opisali Psychological Science w czasopiśmie bardzo poważanym w świecie treningu mentalnego i psychologii, to ta technika, żeby z ciała migdałowatego przeskoczyć jakby na funkcjonowanie innej struktury mózgowej, a konkretnie do kory przedczołowej naszego mózgu. Czyli zróbmy tak, żeby ciało migdałowate przestało działać, i zróbmy tak, żeby zaczął działać nasz ośrodek już taki bardzo świadomy, refleksyjny, czyli kora przedczołowa. I oni opisują to na University of California w Los Angeles na podstawie prostej 10 mniej więcej sekundowej techniki, która wydaje się bardzo banalna, bardzo prosta, ale po prostu działa, jest skuteczna i koniecznie chciałbym, żebyście tą technikę zastosowali. Otóż uwaga, jeśli czujemy którąś z tych nieprzyjemnych emocji typu lęk, złość, strach, smutek, to twoje zadanie polega na tym, żeby w kilku słowach nazwać tą emocję, która jest w tobie. To już jest konkretne narzędzie. Czyli jeśli ja na przykład hipotetycznie mam sportowca, który wczoraj przegrał bardzo ważny mecz dla niego czy też dla niej, a że pracuję teraz symultanicznie z 3 reprezentacjami narodowymi, no to mam wielu sportowców pod sobą, plus jeszcze siatkarze, skoczkowie, no tych sportowców jest kilkudziesięciu, którzy do mnie regularnie wydzwaniają i którym pomagam, no to jeśli przegrał taki mecz, to on prawdopodobnie czuje smutek. I teraz co ja mu mówię? Okej, mówię do niego tam, dajmy na to, że ma na imię Zbyszek, mówię, Zbyszku, nazwij mi to, co czujesz swoimi słowami. Staram się nie imputować to, co ja myślę, tylko to, co czuje Zbyszek. I Zbyszek mówi na przykład, no Kuba, czuje się smutno, czuje się bezsilny, czuje się źle. I teraz uwaga, wiem, że to się wyda banalne, ale naukowcy, tu na tablicy macie ich nazwiska, potwierdzają, że to przenosi ciężar z działania ciała migdałowatego, z jądra migdałowatego w środku naszej głowy na korę przedczołową, czyli krótko mówiąc, w pewnym sensie, to trochę metaforycznie, energia i krew odpływa stamtąd, gdzie generuje się złość, lęk, smutek, a przypływa do miejsca, gdzie my możemy coś wreszcie z tym zrobić. I teraz uwaga, nazwanie tej emocji powoduje obniżenie lęku. Naukowcy piszą nawet o połowę. Czyli jeśli na przykład czujecie złość i powiecie do siebie, ależ teraz się wkurwiłem, ależ teraz czuję złość, rozszarpałbym kogoś, to, że wy to nazywacie, najlepiej werbalnie, najlepiej głośno, uwaga, obniża waszą emocję i to naprawdę działa. Nie bez powodu terapeuci, jeśli ktoś z was był kiedyś na terapii, to wie, zachęcają was do tego, żeby nazywać emocje. Nie bez powodu trenerzy mentalni, tacy jak ja, mówią zawodnikowi, jeśli czujesz strach, to pogadajmy o tym, a nie zamiatajmy tego pod dywan. Nazwij mi to, co czujesz. I nie bez powodu tysiące ludzi po moich szkoleniach, a już w tą sobotę 1500 osób na żywo na Życiu Pełnym Pasji, wychodzą mówiąc, Kuba, otwarł mi oczy na wiele ciekawych rzeczy i dzięki niemu mogę żyć trochę lepiej. Więc to, co cię proszę, jeśli poczujesz w najbliższym czasie jakąś trudną emocję, nie życzę ci, ale znam realia, nie jestem naiwny, to może się wydarzyć, nazwij werbalnie, nawet w kilku zdaniach, co dokładnie teraz czujesz. I uwaga, w momencie, kiedy nazwiesz to, co czujesz, ci naukowcy twierdzą, a ja potwierdzam to jako praktyk i sprawdziłem tę metodę wielokrotnie, że twoja negatywna emocja obniży się. Czyli jeśli teraz na przykład ktoś by mi to napisał w komentarzach, Kuba, nienawidzę cię i ja poczułbym smutek, to ci naukowcy mówią, warto wtedy powiedzieć, jest mi smutno, że ktoś tak napisał, że ktoś mnie nie zna, a mnie ocenia. Jest mi smutno, że ktoś z jednego live'a już mnie nie polubił całego, a być może przecież mam w sobie jakieś zalety. No i ten smutek we mnie jest mocny, on mi opanował, czuję też trochę złości. I ci naukowcy twierdzą, a ja to potwierdzam z autopsji, że to już sprawia, że ciało migdałowate się wycisza,
nasza kora przedczołowa, kora mózgowa zaczyna działać bardziej aktywnie i to obniża emocje wynikające z ciała migdałowatego. I kochani, to jest genialne, to jest proste, to działa. Nie zrażajcie się tym, że jest proste, bo to jest też skuteczne. I czasami najprostsze metody, nie trzeba wymyślać kwadratury koła, nie trzeba odkrywać Ameryki na nowo i wyważać drzwi, które już są otwarte, są najbardziej skuteczne. Więc jeśli to wam może zadziałać, to zastosujcie to, a co jeszcze dla mnie bardzo ważne, udostępnijcie proszę tego live'a na swoich grupach, na swoim fanpage'u, na swoim wallu, bo dzięki temu 10-minutowa pigułka wiedzy może komuś uratować dzień, może komuś uratować wieczór, może komuś uratować randkę i dobre samopoczucie. Więc jeśli wkurzy cię twoja żona, albo wkurzy cię twój mąż, czy partner, powiedz sobie, co czujesz, być może bez jego obecności i nie mówiąc tego krzykiem, i zobaczysz sama, zobaczysz sam, że twoje emocje się troszkę wyśrodkują, nie znikną do zera, nie, tego ci nie obiecuję i ci naukowcy też nie piszą, że to zniknie do zera, ale się zniwelują nawet o 50%. Dlaczego by nie spróbować? Tego ci życzę, udostępnij proszę tego live'a, ja raz na jakiś czas takie porady będę nagrywał, a tymczasem do zobaczenia z częścią z was w sobotę na Życiu Pełnym Pasji, część meroteryczna, zakończona. Ale że mam was tutaj bardzo wiele, napiszcie proszę, z kim się widzę w sobotę, bo będę miał teraz przyjemność posłać całuski albo też uściski do tej osoby, więc dajcie znać, czy ktoś w sobotę z was jest na Życiu Pełnym Pasji. Hotel Sungate, wszystkie bilety mamy wyprzedane, jedyne co mogę zaproponować to jeszcze streaming. Natomiast jeśli ktoś jest, niech napisze ja w komentarzu i dzięki temu ja będę wiedział, z kim się zobaczę. Mam nadzieję, że będzie tam okazja przybić piątkę. Aneta pisze super. Kuba, nie smuć się, wszystko będzie dobrze. Sylwester, całkiem jest okej ze mną. Dziękuję, pisze Ewa. Okej. Czyli pewnie z niektórymi z osobami z was się zobaczę. Super, pisze Sebastian. Okej. Czy ktoś pisze ja? Będę. Okej. Rafał pisze, że będzie. Bardzo się cieszę. Grzegorz pisze, że będzie. Bardzo się cieszę. No i mam nadzieję, że z wieloma z was będę miał okazję przybić piątkę. Merytorycznie to wszystko. Trzymajcie się ciepło, puśćcie live'a dalej i na pewno do zobaczenia.